parabola, jadalna bulwa, tak nazywana. Nie tylko z racji swojego święta jest tak chwalona i uwielbiana. W domowej kuchni, restauracji, stały bywalec w jadłospisie. Tworzy się z niego wyśmienite dania. Smakuje najlepiej na ojczystej misie. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy wszystkich zaproszonych gości na święcie ziemniaka w Kopytniku. Przyjeżdżaj na wino branie, przyjeżdżaj
Ja do wdowy nie chodziłem, chodzić nie będę. Ciebie, Kasiu, pokochałem i kochać będę. Przy mostku, przy zielonym, tam przy Olszynie. Jaś z Krasinką wyprawili huczne wesele. Ta-da-na, jaś z Krasinką wyprawili huczne wesele.
Dziękujemy serdecznie za wasze wspaniałe występy, pieśni piesiadnej, ale również występowi recytatorskiemu, który dzisiaj zaszczycił również. Także gratulujemy i dziękujemy za to urozmaicenie tego wydarzenia. Szanowni Państwo, od setek lat czas życia na wsi wyznaczały święta religijne, ale także praca na roli. Świętowano zakończenie żniw, sianokos, a także wykopki. Dzisiaj ten ziemniak jest tak naprawdę bohaterem naszego wydarzenia i tematem przewodnim. Dziękujemy wam zespołom, że kultywujecie tą tradycję, że pamiętacie o tych dawnych pieśniach, które towarzyszyły właśnie w tych wydarzeniach, o których wspomniałem na co dzień. Jak od tych setek lat nie było środków masowego przekazu, gdy ludzie się spotykali, to właśnie umijali sobie czas właśnie tymi pieśniami. I wy to kultywujecie, podtrzymujecie tą tradycję i wam dzisiaj serdecznie za to dziękujemy. Chciałbym kilka słów powiedzieć o ziemniaku, ponieważ już tutaj była część powiedziana przez panią z Dobrynia. Chciałbym tylko uzupełnić to, co pani powiedziała, także żebyśmy wszyscy wiedzieli, albo jeżeli wiemy, to sobie przypomnieli. Otóż historia ziemniaka znana jest około 1000 lat, a więc ziemniak naszej cywilizacji towarzyszy od około 1000 lat. I tak jak pani tutaj już bardzo ładnie w tym swoim wierszu wspomniała, że on pochodzi z Ameryki Południowej. Konkretnie bliżej to jest państwo takie, które się nazywa dzisiaj Peru, czyli wtedy to było państwo Inków w tamtym czasie. I ziemniak do Europy został sprowadzony, szanowni państwo, w 1567 roku. A dokonali tego
konkwiskadorzy, czyli ci, którzy hiszpańscy żołnierze, wojownicy, którzy podbijali Amerykę Południową i stamtąd sprowadzili ziemniak do Europy, a będąc żeglarzami rozpowszechnili ten ziemniak na całym świecie. Roznieśli po prostu tę uprawę, tę roślinę na całym świecie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to, że mogę tutaj z wami być, czyli za to, że zaprosiliście mnie, za to, że zawsze z taką wielką życzliwością podchodzicie do mnie, podchodzicie do naszej gminy, że jesteście z nami na naszych wszystkich uroczystościach, tam gdzie tylko możemy być razem. Dziękuję wam za ten piękny śpiew, za to, co robicie tutaj dla społeczności lokalnej, ale także szerzej, dla tej kultury lokalnej, bo to, co robicie, czyli śpiew, muzyka, te wszystkie obrzędowe sprawy, to jest nośnikiem kultury, tej kultury polskiej. To jest tą kwintesencją, to stanowi o nas, to stanowi o naszym narodzie, o tym, że jesteśmy właśnie Polakami. To, że wierzymy w Pana Boga, że chodzimy do kościoła, że mamy swój język, mamy swoje tradycje, że mamy swoje zwyczaje, te zwyczaje ludowe. I wy właśnie te zwyczaje przekazujecie do następnych pokoleń. To, że może cię byłem w Wohyniu, tam była wohyńska jesień i tam tak niektórzy narzekali, że nie ma młodych ludzi, ale przecież to wszystko jest nagrywane dzisiaj, to wszystko nie zginie, to będzie w internecie, będą te pieśni, będą słowa, będą melodie. Kiedyś na pewno ktoś do tego wróci.